moi drodzy, my już powracamy do naszej rozmowy. Troszeczkę zmieniamy temat, ale nadal pozostajemy w tej tematyce bardzo, bardzo sportowej. No właśnie, wielkie zamieszanie sportowe, które jakiś czas temu wybuchło podczas wybitnego kolarza Lance Armstronga, podczas tego wywiadu z Oprah Winfrey, kiedy to przyznał się, że faktycznie stosował niedozwolone środki dopingowe. No właśnie, jak to jest? Dlaczego kolarz zdecydował się przerwać to milczenie? Jak pan myśli? Myślę, że z tego samego powodu, z którego jeden z panów, który prowadził fundację na rzecz dzieci, zdecydował się też przyznać do tego, że, no, że korzystał z pieniędzy tejże fundacji. Myślę, że przychodzi taki moment, w którym presja ze strony mediów, ze strony ludzi, którzy są wokół tych postaci, jest na tyle silna, że trudno jest uciec od decyzji, przynajmniej stanięcia przed kamerami, przed tymi ludźmi, otwarcia oczu i powiedzenia kilku słów. Natomiast, ponieważ ja głęboko szanuję każdy z sukcesów, każde przekręcenie pedału przez Lance'a Armstronga, myślę, że to, na co wiele osób zwróciło uwagę jako jakiś element działający na nie, jeśli chodzi o Lance'a Armstronga, to naprawdę chce się ścigać i to jest część jego życia, w związku z tym zabranie mu nawet możliwości startowania w triatlonie. Myślę, że to był też jeden z dosyć istotnych elementów, że chce wrócić. Po prostu sport jest dla niego na tyle istotny, że jest każdą cząstką jego komórek, w związku z tym trudno jest i mnie, i chyba jemu wyobrazić sobie ten moment bez ścigania, bez kontaktu z tymi innymi ludźmi. Myślę dlatego. A czy sport na tak wysokim poziomie faktycznie jest możliwy bez dopingów? Czysty sport? Ja myślę, że demonizujemy generalnie sport i pytając, czy tylko sport jest możliwy bez wspomagania. Każda z substancji, która jest stosowana w tej chwili w sporcie wyczynowym jako substancja dopingująca, nie została stworzona dlatego, żeby pomagać sportowcom w osiąganiu lepszych rezultatów, ale została stworzona na rzecz ludzi, no, często chorych. No, ale gdyby kierowca tira przyszedł do lekarza z niskim poziomem hemoglobiny, no to prawdopodobnie, gdyby lekarz nie zapytał, czym się zajmuje, albo nawet gdyby się zapytał, no to podałby mu erytropoetynę. Natomiast sportowcom tego nie wolno robić, mimo to, że jadą 3000 km w ciągu 3 tygodni. Oczekujemy od nich 45-50 km na godzinę średniej i liczymy na to, że po tygodniu organizm będzie cały czas produkował tyle samo ciał upostaciowanych w krwi, że organizm będzie cały czas tak samo funkcjonował. Gdyby po tygodniu zbadać tego zawodnika, okazałoby się, że, no, że on jest w takim stanie, że powinien się hospitalizować. No, w związku z tym nie podanie tego środka, czy to jest większy problem moralny ze strony lekarza, że mam zaakceptować fakt, że ktoś ma 11 poziom hemoglobiny, bardzo niskie parametry krwi, stan zapalny wszystkich włókien mięśniowych, a musi wykonywać swój zawód. No i teraz ten lekarz ma powiedzieć, okej, to nic nie dostaniesz, jedź, albo ja ci podam coś, co z medycznego punktu widzenia jest właściwe. W związku z tym, czy jest możliwe, czy nie, jest mnóstwo sportowców i ja w swojej karierze zawodowej zdecydowałem się na coś takiego, że nie będę stosował dopingu, ale mając pełną świadomość, że wokół mnie są ludzie, którzy ten doping stosują. Ale czy możliwym byłoby wygrać 7 razy rzędu Tour de France? No, mi się to nie udało. No. Jest wielu takich, którzy są w peletonie zawodowym i nie wygrali nawet raz. Natomiast to nie jest równoznaczne z tym, że jest to niemożliwe, ponieważ dla mnie był to challenge, to znaczy ja głęboko wierzyłem w to, że dysponuję takim organizmem, a jednocześnie we mnie jest taki potencjał, taka siła wewnętrzna, że jestem w stanie wygrać z każdym, kto jest na dopingu. To była moja decyzja, nie mająca nic wspólnego z moralnością. To był challenge ze światem, challenge z życiem i wydaje mi się, że każdy sportowiec, który tak do tego podchodzi, ma do tego prawo. Jeżeli ktoś inny decyduje się na to, żeby ryzykować swoim życiem, biorąc te substancje, no to myślę, że również ma do tego prawo, nie mnie oceniać. Czy,
czy jest to możliwe. Ci, którzy wzięli, widocznie ocenili, że jest to niemożliwe. Ci, którzy nie brali, głęboko wierzyli, że jest to możliwe. I myślę, że nie odpowiemy sobie na to pytanie i nawet wówczas, jeżeli pojawi się na szczycie ktoś, kto wygra 7 razy Tour de France i będzie się zarzekał, że absolutnie nie stosował tych środków, no to i tak będzie gro ludzi, którzy w to nie uwierzą. Ja głęboko wierzę w człowieka. Przegranie tej rywalizacji z chemią byłoby przekreślanie naszego człowieczeństwa. W związku z tym ja uważam, że jest to możliwe mimo wszystko. No właśnie, a czy ta zaskakująca wypowiedź to taki kolarski cyrk? Właściwie dużo osób mówi o tym, że to tylko chwyt marketingowy, czy wręcz przeciwnie? To znaczy sama wypowiedź Lensa, czy... Tak, sama wypowiedź Armstronga. No, podobnie, trudno mi jest wejść teraz do wnętrza Lensa Armstronga. Nie znam się na mediach, nie znam się na tych strukturach wokół niego. No właśnie, znam wypowiedź się tylko... wydawała się bardzo szczera, jak sam wywiad, no jak więc przyznawała właśnie, Oprah, więc... Ponieważ ja stając przed lustrem, staram się siebie nie oszukiwać. Jeżeli patrzę na Lensa, wydawało mi się, że to była jego decyzja i gdybym ja miał oceniać przyczynę, dla której zdecydował się stanąć naprzeciwko tych ludzi, no to chyba, jeżeli wygrywasz tyle razy Tour de France, ale część swojego zdrowia, energii, całego siebie poświęcasz na to, żeby stworzyć coś takiego jak fundacja na rzecz dzieci, na rzecz ludzi chorych na raka, to myślę, że nawet gdyby tak dobrze się temu przyjrzeć i ocenić, że rzeczywiście każdy człowiek będzie ważony tak jakby i na jednej szali się kładzie te złe uczynki, na drugiej te dobre, no to na dzisiaj mi wychodzi, że Lensa trzeba cały czas szanować. W związku z tym nie wiem, czy to było zamierzone i czy to było tylko i wyłącznie medialne. Wydaje mi się, że to było po prostu ludzkie. A gdyby miał pan odpowiedzieć na pytanie największy oszust w historii sportu, czy narodowy bohater, to... Ani jedno, ani drugie. Myślę, że są we współczesnym świecie tacy, którzy powinni się dużo bardziej wstydzić niż Lance Armstrong. Lance Armstrong w gruncie rzeczy zawarł pewną umowę z ludźmi, którzy go oglądali. To znaczy w tej umowie zawierało się tworzenie widowiska i on zdecydował się w imię stworzenia widowiska poświęcić siebie, zaryzykować siebie. Ja znam takich, którzy obiecali nam, że będą się nami zajmowali jako politycy, a dają nam widowisko, którego wcale nam nie obiecywali. No, w związku z tym myślę, że to na pewno nie jest oszust. Myślę, że to jest kwestia tego, że bardzo wygodnie jest atakować sportowców, którzy z jednej strony ze względu na swój wiek i krótki okres czasu trwania kariery sportowej trudno jest im się bronić. Ich życie nie jest poświęcone na to, żeby tworzyć jakiś lobbying wokół siebie. No, jak możemy nazwać sportowców, no, jeżeli żyjemy w takim świecie, w którym pozwalamy na, albo zastanawiamy się przynajmniej nad eutanazją, jak możemy nazwać sportowców, jeżeli żyjemy w takim świecie, w którym chcemy pozwalać kobietom decydować o swoim łonie. No, w związku z tym, jeżeli sportowców nazwiemy oszustami, mimo to, że ryzykują w gruncie rzeczy swoje życie, no to jakbyśmy musieli nazywać tych wszystkich pozostałych. Dla mnie to jest kwestia tego, że zanim podniesiesz palec wskazujący i wskażesz na kogoś, że jest winny, no to musisz sam się zastanowić, kiedy ostatni raz jechałeś za szybko samochodem na ograniczeniu na 40 czy na 50. Jeżeli chcemy kogoś oceniać, no to musimy się zastanowić, jak ty byś się czuł, gdyby ktoś sfotografował ciebie albo zrobił film 7 lat temu, gdzie jechałeś na ograniczeniu 70 na godzinę i po 7 latach pokazał ci ten film i oczekiwał od ciebie ponoszenia konsekwencji, tylko dlatego, że pojechałeś wtedy 70 na godzinę, a po 7 latach zmieniły się przepisy i teraz jest w tym samym miejscu 40 na godzinę. W związku z tym dla mnie Lance Armstrong jako dla sportowca to jest tylko postać, która w tych czasach, w których przyszło mu się ścigać, mając do dyspozycji swój organizm, na pewnym etapie swojego życia zdecydował, że żeby wyrównać szansę, musi zacząć brać. I to była jego osobista decyzja. Z mojej perspektywy miał do niej prawo i ja jako sportowiec, który nie stosował dopingu wtedy, kiedy się ścigał, z perspektywy tej, że nie mam 16 milionów czy 20 na koncie, tylko wręcz przeciwnie, muszę pracować, żeby utrzymywać swoją rodzinę, to była moja decyzja, tak samo jak jego decyzją było to, że brał te środki. Ja nie mam mu tego za złe. Ja jestem pełen szacunku dla tego, co on zrobił.
Super, dziękuję serdecznie za bardzo interesującą rozmowę i nasze spotkanie. Drodzy Państwo, a Was już teraz zapraszam na targi międzynarodowe. Tam właśnie się przenosimy, a za chwilę porozmawiamy o projekcie Arena Design. Do zobaczenia.